Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska. Ze mną jeden z kierowców, który tutaj na terminalach w Małaszewiczach doba, prawie doba. Nie, już więcej, już jest dłużej jak doba. Ja przyjechałem przez wczoraj o godzinie 22. Przez wczoraj. Na terminal PKP Cargo celem złożenia pustego kontenera po rozładunku. No i byłem na liście, jak pamiętam, 115 miałem numer. A wjeżdżał chyba 30 dopiero, o godzinie 22 przez wczoraj. No i zostałem rozładowany, można powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 2 w nocy, czyli to jest 28 godzin stania. Kierowcy mocno narzekają. No kierowcy strasznie narzekają, no bo przecież za to stanie to nikt nie płaci praktycznie. Kolejka się nie posuwa, a w międzyczasie przyjedzie pociąg. Pociąg muszą pracownicy rozładować lub go załadować, więc w kwestii rozładunku samochodów nic się nie dzieje w tym czasie, no bo pociąg jest ważniejszy. I wszyscy stoimy. Jakie tu macie warunki? Żadne. No... Dobrze, że w ogóle PKP pobudowało jakiś tam niewielki parking. 20 miejsc. 20 miejsc, ale mimo wszystko wraz to jest wszystko mało i auta stoją na ulicy, jest niebezpiecznie, jest ciasno, auta się nie mogą minąć, są korki. No to jest straszne niebezpieczeństwo, tak nie powinno być zdecydowanie. Ale nawet pytam w tym momencie warunki socjalne, toaleta, coś zjeść, gdzieś się przebrać. Nie, no o czym pan mówi? O czym pan mówi? 21 wiek. Panie redaktorze, tylko stoją jakieś to i toje, do których no, nieprzyjemnie wejść. Niestety, no nie oszukujmy. Nie ma żadnego socjalu, nie ma żadnej łazienki, nie ma jakiejś przebieralni, nie ma jakiegoś miejsca, gdzie można by pójść jakiś posiłek spożyć przy jakimś stoliku. No. 22 przedwczoraj, a ile jeszcze przed panem, tak pi razy oko? No teraz to ja już tylko oczekuję znowu na pobranie kontenera, ale tutaj ostatnia, że tak powiem, modernizacja przepustowości terminala Agrostop, no też póki co to nie napiewa optymizmem, tak, bo tutaj z tego co ja wiem na przykład, to auta z wczoraj, które się tam próbowały zawizować, dostały jakby wejściówkę na dzisiaj. A co będzie, jeżeli na przykład, tak jak ja dzisiaj dostanę pobór kontenera i się okaże, spedycja mi zadzwoni, powiedzą, ty no sorry, ale na dzisiaj już nie ma miejsc na poniedziałek. Także no to ja się pytam, czy ja mam tutaj stać dalej jeszcze do poniedziałku, żeby pobrać teraz kontener i stąd wyjechać? No to jest... Tym wąskim gardłem jest brak pracowników chyba na terminalach. Tak. Tutaj na PKP właśnie rozmawiałem akurat z człowiekiem, który obsługuje te maszyny, które ładują, rozładowują, miał przerwę i tak później akurat szliśmy razem, to mi mówił po prostu, że zwyczajnie brakuje ludzi do pracy. To jest zwyczajnie brak ludzi do pracy. Co z tego, że mają maszyny, mają kalmary, mają suwnice. Jak nie ma komu pracować na tym, no. No niestety, tutaj... Jestem tu dzisiaj dlatego, że część kierowców dzwoniła do nas, do redakcji, że szykują jakiś protest, blokadę, bądź żeby po prostu pokazać, że jest problem. Co pan jako kierowca o tym myśli? Ale protest tutaj niewiele zrobi. To trzeba właśnie takiego nagłośnienia medialnego, uważam. Bo cóż jest winny pracownik, że on jest sam. Co on może zrobić, biedny? On i tak się stara, on całą noc jeździ, krzyczy na tym CB radiu, dawaj tak, podjeżdżaj mi tu, obróć się. On jest cały czas aktywny, ten człowiek. On nie śpi, on nie odpoczywa, naprawdę. Ja tego człowieka to podziwiam, który był dzisiaj w nocy. A tutaj to po prostu władze, zarząd PKP Cargo musi zwiększyć moce przerobowe w postaci większej ilości pracowników na zmianę, no bo... Bo to jest bezsens, że oni kupują za miliony złotych urządzenia do przeładunku, jak to stoi niewykorzystane, bo nie ma komu na tym pracować. Czy dodatkowe parkingi by coś zmieniły w tej sytuacji? No oczywiście, przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest numer jeden, bo stojąc na ulicy, jak stoi niemal kilometr samochodów na ulicy, gdzie jest część jezdni wyłączona z ruchu i auta nagle poruszają się drugą częścią w obie strony, no to przecież to jest po prostu mija się z celem. No gdzie tu jest bezpieczeństwo? Wiosna robi się gorąco. Robi się. Na razie pogoda sprzyja, a jeżeli chodzi o nasze plany, to cały czas działamy dla naszych klientów, rozwijamy się, budujemy po to, żeby za niedługi czas można było powiedzieć, że i my jesteśmy zadowoleni jako spółka i nasi klienci również są bardziej zadowoleni niż to jest obecnie. Ten wtrącenie moje o tym, że robi się gorąco, to robi się gorąco wśród kierowców, panie Gabrielu. Jak im pomóc? Oni czekają 2 dni, 3 dni niektórzy?
Ogólnie my jako spółka staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, również kierowców. Do niedawna nie posiadaliśmy parkingu dla samochodów ciężarowych, który oddaliśmy w marcu do użytkowania. Jest to parking na 21 samochodów, pasów wyznaczonych 21, jednak może tam być ustawionych więcej samochodów. Oprócz tego wydłużamy nasze fronty przeładunkowe, gdzie zdecydowanie będziemy mogli przyspieszyć wydawanie kontenerów, przesyłek na wagony, ale także dla kierowców. Jesteśmy cały czas w trakcie modernizacji terminala kontenerowego, więc efektem finalnym będzie, mam nadzieję, zadowolenie nasze, że wydłużyliśmy, możemy przyjąć więcej przesyłek, ale również naszych klientów, w tym, tak jak mówię, kierowców, spedytorów, gdzie to będzie odbywało się szybciej. Jeszcze na prostszy język, to zwiększenie mobilności i możliwości przeładunkowych. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o kontenery, to wydłużamy plac przeładunkowy i wydłużamy tory. Automatycznie zwiększą nam się możliwości wpuszczania kierowców i wpuszczania pełnych składów, więc pewne ograniczenie w postaci tego, że na chwilę obecną nie mamy składu całopoziomkowego wpuszczonego i musi robić manewry na przejeździe, na wjeździe na nasz terminal, ułatwi nam to i dla nas, i dla kierowców, że ograniczymy też przestoje na przejazdach. Tym samym kierowcy będą sprawniej mogli wjeżdżać na nasz terminal. PKP Cargo na Małeżewiczach chyba jako jedyny terminal ten parking w końcu oddało, mimo że na 20 miejsc to jest to jednak parking. Inni sąsiedzi tego typu ułatwień chyba nie posiadają. I też zapytam od razu przyszłościowo, kolejne tego typu inwestycje planowane są? Jako jedyni tutaj w rejonie Małaszewicz posiadamy parking dla naszych klientów przyjeżdżających samochodami ciężarowymi. Oprócz tego też staramy się wychodzić klientom, kierowcom naprzeciw. Między innymi postawiliśmy też Toje, gdzie w okolicy inni, że tak powiem, nasi konkurenci nie mają takich udogodnień dla kierowców. Oczywiście pracujemy nad tym, aby ten parking jeszcze powiększyć, ale pracujemy też nad tym, aby ta obsługa dla kierowców, dla naszych klientów była jeszcze sprawniejsza. Cały czas firma się rozwija i inwestuje spore sumy po to, żeby żyło nam się lepiej jako spółce, ale i naszym klientom, aby ta współpraca owocowała też zwiększeniem możliwości naszych jako spółki. Stoję tutaj od wczoraj, od godziny 18. Jestem numerem 53. W kolejce na dzień dzisiejszy, tak? O godzinie 8 dopiero wjechał numer 8 z nowej listy, także przede mną jeszcze jest bardzo dużo samochodów. Myślę, że dopiero się załaduje o godzinie, nie wiem, o północy albo może gdzieś w nocy dnia następnego, tak? Mimo że przyszła wiosna, jest trochę cieplej, to wy tego nie odczuwacie? Zresztą nie tak powinna wyglądać praca kierowców. No oczywiście, że nie, a wiadomo jak jest z tymi warunkami, które tutaj mamy. Brak toalety, a nie wspominając już w ogóle o jakimkolwiek prysznicu, tak? No bo tutaj akurat człowiek o tym, że tak powiem, w żadnym stopniu nie myśli, no ale chociaż jakaś normalna toaleta chociaż by się przydała, a za przeproszeniem warunków do takiego koczowania to niestety nie ma, no. Ciężko jest też wam się niestety ale zebrać, żeby pokazać siłę. No dzisiaj miał być planowany protest. No oczywiście, no ale jak tu jedna, dwie, trzy osoby będą chciały protestować, no to niestety, ale my nic z tym nie wskuramy, tak? To musi być większa grupa kierowców, żeby coś po prostu tutaj można było zadziałać w tym temacie. A jak kierowcy oceniają tą możliwość rozbudowy terminalu? Pojawił się parking na 20 miejsc, to zdecydowanie za mało na razie, ale czy w przyszłości? Gdzie wy widzicie? W co zainwestować? Tak, parking oczywiście jest, no pasowałoby go jeszcze rozbudować, bo przed terminalem auta stoją na drodze, tak? Przykro mi, ale to niestety stwarza niebezpieczną sytuację, gdy auto jedzie z naprzeciwka, auta stoją na drodze, tak? No i jak to ma normalnie funkcjonować wszystko, no? Przypomnij jeszcze, ile czasu dzisiaj tu już stoisz? Dzisiaj, wczoraj? Stoję od wczoraj, od godziny 18.30. Końca jeszcze nie widać? Nie, końca jeszcze niestety nie widać. Przynajmniej coś ciepłego, herbata, kawa? No, tyle, co możliwości pozwalają w kabinie, tak? Dzięki za rozmowę. Czego życzyć? Chyba cierpliwości jedynie, bo nic innego. Ściągnęliśmy pana i w sumie prezesi się wybierali do Małaszewicz. No z bardzo prostego, prozaicznego, ale dość denerwującego kierowców powodu.
Jak to jest z Waszej strony? Jak widzicie problem, który zgłaszają kierowcy, czyli tych słynnych kolejek? Proszę Państwa, jest natłok pracy. Tak jak widać tutaj za nami, jest ponad 1000 kontenerów. Kolejki były zawsze i będą zawsze. Poza tym infrastruktura tutaj, która jest, jest starą infrastrukturą. My oczywiście przygotowujemy to wszystko do nowoczesnych rozwiązań. Tak jak widać, tutaj cały czas rozbudowa i remonty trwają. I no, powiem tak, safety first, czyli bezpieczeństwo ponad wszystko. Nie możemy wpuścić na terminal 20 kierowców, którzy nie będą mieli gdzie zawrócić i może to spowodować jakiś ciężki wypadek, czy kolejowy, czy w transporcie kołowym. To trzeba też zrozumieć. My rozumiemy oczywiście kierowców, że się denerwują, ale nas też trzeba zrozumieć, bo tutaj nikt nie stoi, nikt nie leży, tutaj naprawdę ludzie bardzo ciężko pracują. W tym momencie mamy tutaj na terminalu 6 operatorów. Wszystkie urządzenia są sprawne, urządzenia pracują i no, co ja tutaj mogę jeszcze powiedzieć na ten temat? My rozumiemy kierowców, kierowcy muszą też zrozumieć nas. Kilka dni temu była nawet zapowiedź formy protestu, zablokowanie terminala. No właśnie, te nerwy wzrastają. Jak wy podchodzicie do tego, żeby ułatwić życie kierowcom? Ja rozmawiałem oczywiście z panami, którzy chcieli zarządzić tą blokadę. Rozmawiałem z nimi, powiedziałem, że przyjrzę się temu, że zobaczę, jak to wszystko wygląda. Wprowadzimy regulacje, wprowadzimy dodatkowo osoby rejestrujące, zmienimy system awizacji, żeby na pewno było to lepszym rozwiązaniem. Zwiększymy ilość sanitariatów i to już zostało zrobione. No, my też, jeżeli ktoś nas o coś prosi, czy wnosi jakieś swoje uwagi i spostrzeżenia, my staramy się po prostu tym ludziom też pomóc. Wiemy, że to są też ludzie, którzy ciężko pracują. Terminal w trakcie rozbudowy, modernizacji, czy to w przyszłości pomoże? Na pewno. Na pewno, ponieważ zwiększy się na przykład ilość miejsc dla kontenerów. Tutaj właśnie widzimy, że tu jest jednak kontener za kontener. No, wspomniał pan, że jest ich około 1000. Tak, około. Dokładnie. To są kontenery, które po prostu ciągle jeżdżą tutaj do nas. I jest natłok tej pracy w tym momencie. Myślę, że to jest też spowodowane tym, że jest pandemia i może troszeczkę powoli to się kończy. Ze względu też firmy zamawiają więcej towaru, dlatego jest też natłok tego towaru u nas i natłok tych kontenerów. Górka transportowa. No tak zwana górka transportowa. Co jeszcze moglibyśmy dodać, a co być może kierowcy też powinni uszanować? Agrostop, PKP Cargo Terminale, Europort niedaleko, Adam Pol, rozbudowujący się INBAP, a infrastruktura drogowa pozostała z lat 80. No to już na to wpływu to my naprawdę nie mamy. To już są kwestie, nawet kwestie, tak mi się wydaje, gminne. Gmina też generalnie powinna zwrócić na to uwagę. No, na pewno. No, jeżeli popatrzymy, że infrastruktura jest z lat 80. czy 70., no to przy tym natłoku kierowców pojazdów kołowych, no to nie starcza miejsca. No. Brakuje parkingów. Czy PKP Terminale Cargo mają tutaj jakieś jeszcze możliwości rozbudowy tych parkingów? W tym momencie powstał jeden parking tutaj właśnie intermodalny, tak jak Państwo widzicie przy bramie. No ja rozumiem, że no jest to kropla w morzu przy tym, co się dzieje, no ale my staramy się jeszcze powiększać te parkingi i jeszcze na pewno inwestycje będą w tym kierunku szły. W tym momencie z Waszych informacji i doświadczeń, te kolejki, jakie one są? Ile samochodów czeka, ile godzin czeka się na załadowanie bądź rozładowanie? W zależności, czy to jest, czy kontener jest tylko zdawany, czy po prostu jest pobór, to też jest ciężko mi powiedzieć. Mniej więcej 7 pojazdów, 8-7 pojazdów na godzinę jest obsługiwanych. W tym momencie, no... Terminal pracuje 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę, minus jedna godzina techniczna, która musi po prostu być wprowadzona, żeby obsłużyć sprzęt i sprawdzić ten sprzęt. Z tym parkingiem, też dodajmy na zakończenie, to jest jedyna inwestycja terminali wokół, który terminal w taki parking zainwestował. Tak, my jesteśmy chyba jedynym terminalem tutaj w okolicy, który po prostu ma własny parking, a reszta terminali nie posiada takich. Jak pan myśli, panie Grzegorzu, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja? Ja myślę, uspokoi się? Ja myślę, że w dobrym kierunku zmierzamy. Mam nadzieję, że po prostu te inwestycje pomogą kierowcom też ostudzić nerwy i zapał i że oni pomogą nam w pracy, my im.